nareszcie, od pół roku próbuję się do siebie dodzwonić. Siedzisz, usiądź, posłuchaj mnie. Serce nie wytrzymało. Dzwoniłam wcześniej, żeby ci powiedzieć, ale od pół roku nie odbierasz. Tak traktujesz własną matkę, ty zawsze jesteś taki zajęty. Tata nie żyje. Całe szczęście, że domowy masz jeszcze sprawny. Zresztą jak cię znam, to niedługo też go zepsujesz. Wyprawiasz sobie w tym swoim mieszkaniu Bóg wie jakie cuda i przez ponad 6 miesięcy nie dajesz znaku życia. Mam dosyć ciągłego pilnowania cię. Ale spuśćcie cię z oka na chwilę, to od razu pakujesz się w kłopoty. Przecież tak nie można. Pora troszeczkę jednak się usamodzielnić. Znalazłbyś sobie wreszcie jakieś poważne zajęcie, zrobił coś pożytecznego. Myślisz, że do końca życia można tak funkcjonować? Nie, nie można. Kiedyś zobaczysz, to się skończy. Ja wiem, że tobie wygodnie tak jest sobie nic nie robić, ale za to twoje nic nie robienie ktoś musi płacić. Ja muszę płacić, tata musi... Nie, tata już nie musi płacić, bo tata nie żyje. On przynajmniej ma już spokój. A masz samochód? Nie masz samochodu? Jeździsz cały czas tym swoim rowerem i to na jednym kółku. To dziwnie wygląda, naprawdę dziwnie to wygląda, ja to wiem. Ty mi zawsze powtarzasz, że to ja byłam dziwna, ale to, co ty w tej chwili robisz, to już jest naprawdę skandal. Zrób coś w końcu ze sobą, ustatkuj się. Znalazłbyś sobie może jeszcze jakąś dziewczynę. Tutaj Helenka z naprzeciwka pytała o ciebie ostatnio. Wiesz o tym? Pamiętasz Helenkę? Nie pamiętasz Helenki. Oczywiście, że nie pamiętasz. Ty nic nie pamiętasz. Myślisz tylko o tych swoich kolorowych piłeczkach. Rzucasz nimi na boki, Bóg wie po co. Tymi swoimi kolorowymi kijkami jakieś dziwactwa wyrabiasz. W jakim ty świecie żyjesz? Musisz sobie zdać w końcu sprawę z tego, że życie to nie cyrk.